W przyszłym roku ma być gotowa droga ze Stradunia do Smolarni. Stanie się tak w dużej mierze dzięki wsparciu na poziomie 50% z Funduszu Dróg Samorządowych. Podczas wtorkowej nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Trzcianki radni dokonali stosownych zmian w budżecie, tak by zabezpieczyć środki na ten cel. Inwestycja ma kosztować około 5 milionów złotych, ale ostateczną jej wartość poznamy dopiero po rozstrzygnięciu ogłoszonego już przetargu, ale pewne jest dziś jedno, że zostanie ona zrealizowana po połowie ze środków budżetu państwa i budżetu gminy Trzcianka. Wojewoda dał nam 7 dni na pokazanie w budżecie, że my te środki mamy i chcemy realizować tę drogę. My to pokazaliśmy, teraz czekamy, aż wojewoda przyśle nam zawiadomienie o przekazaniu tej dotacji. Mamy nadzieję, że to do przyszłej sesji się zadzieje i podczas sesji wprowadzimy te środki do budżetu i tak naprawdę z dnia na dzień rozstrzygniemy przetarg, który w zasadzie już jest ogłoszony i będziemy mogli tę drogę realizować, bo jeszcze w tym roku powinniśmy wydać przeszło 1 200 000, także roboty zaczną się, jak tylko będzie rozstrzygnięty przetarg. I mamy nadzieję, że to w zasadzie już w połowie października wykonawcy wejdą na plac budowy. Będą to kontynuować do końca września przyszłego roku i wtedy ta droga powinna być już oddana do użytkowania. Droga asfaltowa na odcinku około 3 km zamknie tzw. pętlę trzcianecką. Poprawi to z pewnością walory turystyczne, ale też komunikację, choćby w przypadku dowozów dzieci do szkół. Moim zdaniem budować te drogi w sposób istotny może wpłynąć na rozwój tych miejscowości, zarówno jednej i drugiej. Oprócz tego, to może przypomnę, że i zarówno w Stradunie, w Smolarni jest kanalizacja sanitarna. Przy tej drodze również, więc będzie to okazja, aby nie tylko sprzedawać po dobrych cenach gminne działki, ale przede wszystkim zachęcać mieszkańców spoza gminy do budowy tam swoich domów. Jest to obszar bardzo atrakcyjny turystycznie. Będzie posiadał już pełną infrastrukturę i to będzie dodatkowa zachęta, więc myślę, że z korzyścią i zarówno dla Smolarni, dla Stradunia budowa tej drogi znacznie przyspieszy ich rozwój. Oprócz tego są jeszcze inne względy praktyczne, jak choćby dowóz komunikacji między miejscowościami, dowóz dzieci do szkół, komunikacja właśnie autobusowa, która będzie mogła wreszcie tam funkcjonować normalnie, bo dotychczas zawsze był zarzut, że stan drogi powoduje po pierwsze zagrożenia dla autobusów, po drugie dla użytkowników i dla pasażerów. Sądzę, że dzięki tej drodze te wszystkie problemy zostaną pokonane i będziemy się wspólnie za już kilkanaście miesięcy tą drogą cieszyć. To jednak nie koniec inwestycji drogowych na terenie gminy. Dzięki współpracy z nadleśnictwami Trzcianka, Krzyż oraz Zdrojowa Góra zostaną także wyremontowane drogi w Nowej Wsi, Biernatowie i Stobnie. 50% kosztów zostanie pokryte z budżetu gminy Trzcianka, a druga część pochodzić będzie ze środków wspomnianych nadleśnictw.